Zapraszam Państwa teraz na blog Józefa Wieczorka. Czyta autor, gorąco polecam. Przekręcony świat nauki. To, że światem nauki w trzeciej RP nie jest dobrze, dociera już do zwykłego obywatela, podatnika. Nawet gdy naukowcy wyciągają mi pół miliona rocznie, uważani są za krzywdzonych przez ministra finansów. Bo przecież za takie głodowe zarobki nikt Podobno nie chce pracować w nauce. I nawet nikomu nie przyjdzie do głowy, że jeśli taki naukowiec nie jest w stanie się i swojej rodziny za te nędzne pół miliona wyżywić, to chyba z głową nie ma dobrze. I lepiej, aby się od systemu nauki trzymał z daleka. Aby się wydostać ze strefy akademickiego głodu, niektórzy wdrażają sposoby innowacyjne, o czym czasem. Coś media doniosą. Przed kilku laty w mediach można się było dowiedzieć o innowacyjnym sposobie realizowania grantów przez naukowców wrocławskich, choć nie tylko. I eliminowania systemu tych, którzy innowacją się opierali, czy wręcz stanowili zagrożenie dla podniesienia poziomu innowacji w polskiej nauce. Prokuratora tym się zainteresowała. Weszła do kilku uczelni, ale po latach nastąpiła głucha cisza. Co tak naprawdę wyniosła prokuratura z tych uczelni? Nie wiadomo. Czy będzie jakaś na ten temat informacja? Jeszcze w ubiegłym roku donoszono o innowacyjnym sposobie realizowania grantów za pomocą plagiatowania prac magisterskich. Ale plagiatowanie jest już tak powszechne, że chyba na nikim to nie robi wrażenia. Chyba nie zalicza się do innowacji, bo w tym zakresie jesteśmy w tyle Europy, gdy w plagiatowaniu na samej szpicy. Ostatnio media zajęły się Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które realizuje innowacyjnie politykę antykorupcyjną. Na stronach NCBR czytamy: Polityka antykorupcyjna Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest odpowiedzialny za efektywne wykorzystanie funduszy publicznych przeznaczonych na realizację programów, których celem jest w szczególności wzrost innowacyjności polskiej gospodarki i polepszenie jakości życia polskiego społeczeństwa. Pełnienie tak ważnej roli nakłada na Centrum obowiązek działania w oparciu o przejrzyste i stale doskonalone procedury oraz najwyższe standardy. Etyczne. Co więcej, dyrekcja Centrum deklaruje pełne zaangażowanie w realizację wyżej wymienionych celów i wymaga od siebie oraz pracowników Centrum postępowania zgodnego z polityką antykorupcyjną i kodeksem etycznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zasady transparentności i bezstronności. Dyrekcja, pracownicy i współpracownicy Centrum deklarują, że w każdym przypadku wystąpienia chociażby podejrzenia jakichkolwiek praktyk o charakterze korupcyjnym podejmą właściwe działania oparte na zasadach przedstawionych w polityce antykorupcyjnej. Ale na portalu niezależna.pl czytamy: Ta afera wstrząsie biznesem i światem nauki. Przekręt w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Mazowiecki Wydział Za Miejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, Prokuratury Krajowej, wraz z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym od blisko 9 miesięcy bada proceder przyznawania załapówki wielomilionowych grantów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBR. Dysponującego co roku Miliardami złotych na wspieranie innowacyjnych projektów. Widać zatem, że dyrekcja NCBR realizowała swoją politykę antykorupcyjną w sposób nader osobliwy. Wprowadzając innowacyjny sposób zarządzania finansami podatników, doprowadziła deklarowane najwyższe standardy etyczne na samo dno. Na stronie NCBR czytamy: Przegląd zarządzania systemem przeciwdziałania i zwalczania korupcji. Polityka antykorupcyjna podlega aktualizacjom wraz ze zmieniającymi się potrzebami centrum, prawem lub oczekiwaniami interesariuszy centrum. Polityka antykorupcyjna podlega okresowym przeglądom, dokonowionym nie rzadziej niż raz na dwa lata – w sposób umożliwiający przedstawienie ich wyników dyrektorowi centrum. Za dokonywanie okresowego przeglądu polityki antykorupcyjnej odpowiedzialny jest pełnomocnik do spraw etyki. Wyniki przeglądu zatwierdzone przez dyrektora centrum stanowią podstawę do podjęcia ewentualnych działań mających na celu aktualizację polityki antykorupcyjnej. Podpisał Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, profesor doktor, habilitowany inżynier Krzysztof J. Kurzydłowski. Niewątpliwie polityka antykorupcyjna w NCBR musi zostać zaktualizowana. Po jej przeglądzie, dokonanym jednak nie przez pełnomocnika do spraw etyki, lecz przez prokuraturę. A po tym przeglądzie, dyrektor NCBR zatwierdzający politykę antykorupcyjną, znalazł się w areszcie. W kodeksie etycznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czytamy: Przestrzegamy procedur mających na celu przeciwdziałanie konfliktom interesu. Nie przyjmujemy żadnych korzyści majątkowych ani osobistych od beneficjentów w związku z realizowanymi zadaniami, oraz zachowujemy neutralność polityczną w realizacji naszych obowiązków widać, że nie zdołano i do najwyższym szczeblu przeciwdziałać ani konfliktom interesów, ani własnym chęciom uzyskiwania korzyści materialnych od beneficjentów. I co ta deklarowana polityka antykorupcyjna i najwyższe standardy etyczne są warte? Ile miliardów polskiego podatnika księgowanych po stronie wydatków na naukę, badania, innowacje? Przeznaczono na cele degradujące świat nauki? Portal PL optymistycznie podnosi, że ta afera wstrząsie światem nauki. Ja w to nie wierzę. Ja patologie akademickie i etykę tego świata monitoruję od lat, ale wstrząsów środowiska naukowego nie zanotowałem, choć obraz patologii jest wstrząsający. Struktura tego świata, formowana w patologicznym systemie PRL-BIS, PRL drugie bo to trzecie RP, jest odporna na wstrząsy. W misternie uplecionej pajęczynie akademickiej, mimo takich afer, nie została przerwana ani jedna nić. A kto by się ważył na przerwanie choć jednej... Przyszła dziś do mnie nostalgia, słońcem błękitem i tobą Ty mi opowiesz o żadnych wywiad, bryzę podnosi Dagna.